Czy pamiętacie ubiegłoroczną propozycję Holandii, jeżeli chodzi o Eurowizję Junior, czyli zespół Unity i piosenkę Best Friends? Prawdopodobnie nie, ale to nic straconego, ponieważ już wszyscy się przyzwyczaili, że przeciętny konsument ma zdolność skupienia uwagi i zdolność pamięci na poziomie gąbki morskiej albo pająka, bo nie wiem czy wiecie, ale pająk podobno potrafi pamiętać przez 30 sekund, a potem już nie pamięta. Co się stało. No ale dobra, no akurat nie o tym jest ten film, ale o nowej uczestniczce Ayanie, która będzie reprezentować Holandię właśnie w konkursie piosenki Eurowizji Junior 2021 z piosenką, zaraz sprawdzę, Matasugu. Co zaprezentuje nam Holandia tym razem? Czy to będzie powtórka z rozrywki? Czy to będzie taneczna, wesoła piosenka? Czy może coś bardziej emocjonalnego? Zaraz się o tym przekonamy. Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Alan Cybrysiak, jestem wokalistą oraz trenerem wokalnym i jeżeli ten film wam się spodoba, subskrypcja na kanał oraz łapka w górę pod tym filmem pomoże mi się rozwijać dalej. Ja jeszcze serdecznie was zapraszam do zajrzenia na moje vlogasy, na moje inne filmy na kanale, a my przechodzimy do rzeczy. Wszystkie przedstawione w tym filmie przeze mnie opinie są tylko i wyłącznie, jak już to powiedziałem, opiniami moimi tylko i wyłącznie, więc jeżeli macie sprzeczne z moim zdaniem, to oczywiście don't hesitate to dać upust swoim emocjom w komentarzach. Mamy tutaj troszeczkę orientalnego klimatu, ponieważ Ayana ma japońskiego ojca i matkę Angielkę. Want ik mis elk moment dat ik daar ben, een groot deel van wat ik ken. Ale przyjemną opowieść. Jest to coś innego, co mogliśmy usłyszeć w tamtym roku. Holandia próbuje i testuje odbiorców. Gelijk naar boven kijkt en er minder afstand lijkt, voel ik je heel dichtbij. Oké, na razie przyjemna, lekka barwa. Widzimy, że to wszystko jest tutaj zaplanowane i dobrze ogarnięte, także można powiedzieć, że performance jest na poziomie bardzo przyzwoitym i może być na Eurowizji Junior tylko lepiej. Dziewczynka śpiewa bardzo dobrze. Holenderski jest specyficznym językiem, który opiera się głównie też na, że tak powiem, fonowaniu i używaniu tylnej części języka i te różne takie duszenie się jest specyficzne. Nie każdemu może przypaść do gustu. No ale jeżeli przestaniemy oceniać tę otoczkę językową i kwestię gustu, jeżeli chodzi o właśnie takie rzeczy, to jest naprawdę na razie przyjemnie, ale jeszcze bez Revelator. I miss you every single day. Na pewno Ayana musi poćwiczyć nad tym dźwiękiem. To jest chyba C. Tak mi się wydaje, ale nie chce mi się podchodzić do pianina. Dobra, podejdę. Albo nie, nie podejdę. No bo nie podejdę. Okej, zmiana rejestru. Transpozycja będzie, czy też końcowa? Tak, będzie transpozycja. No i znowu ten problem. Ten dźwięk sprawia problem dziewczynce już przed transpozycją, tutaj jest jeszcze trudniej. No i to może być ta taka rzecz, która zaważy na niekorzyść, wydaje mi się. No trzeba to jakoś tutaj ogarnąć, no bo nie brzmi to dobrze. W sensie tylko ten momencik.
no to już lepiej. Chodzi o to pewnie też, że w zależności od tego, na jakiej literce ten dźwięk się śpiewa, no to jest albo łatwiej, albo trudniej. Ale jak już jest na A, no to było lepiej. No, na U już było trochę lepiej niż wcześniej, więc to jest może taka, wkrada się tutaj taka losowość. A i tak to była, był unik w postaci przejściu na główkę. Ciekawy jestem, czy to było zaplanowane, czy jednak to była taka mała, że tak powiem, ucieczka od pomyłeczki. Ale jeżeli to zrobiła, bo wiedziała, że nie da rady, to bardzo fajnie, że potrafi kontrolować takie rzeczy i czuje dobrze, czy da radę coś zrobić w tym momencie, albo nie. O, i mam japoński. Czy to był język japoński pod końcówkę? W sensie w tam jednym zdaniu? Jeżeli tak, no to bardzo ciekawie. Moi drodzy, co sądzicie o tej pioseneczce? Bo mi się wydaje, że tutaj jednak chyba największą, jak na razie, wartość ma ją wizualia, a sama w sobie piosenka, nie wiem, czy jest kandydatem na wygraną albo na pierwszą trójeczkę. Co wy sądzicie? Dajcie oczywiście znać w komentarzu. I jak prezentuje się wasza topka eurowizyjna, też na to czekam w komentarzach i chętnie sprawdzę, czy pokrywa się z moją. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo za ten film i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli jesteście żądni lepszych jeszcze wrażeń, to zapraszam was na vloga tutaj z Kolumbii, na którym wyleciałem właśnie do tego kraju, zarabiam pieniądze na ulicę i zapraszam was oczywiście do przesłuchania mojej autorskiej muzy, w tym ostatniego singla Miejsce, który jest najnowszym singlem z mojej kolekcji ponad 20 paru piosenek. To wszystko. Dziękuję wam bardzo. Ja nazywam się Alan Cobrysiek, jestem wokalistą oraz trenerem wokalnym. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa.